Zachwycają kolorami, różnorodnością i oryginalnym wyglądem. Jest ich kilkadziesiąt tysięcy gatunków i tysiące rodzajów. Popularne storczyki najczęściej żyją głównie na gałęziach drzew czy powierzchni innych roślin. Można się o tym dowiedzieć, odwiedzając Sosnowieckie Egzotarium, gdzie do niedzieli trwają 21 dni orchidei i roślin egzotycznych. Magda Sincewicz. Dla jednych storczyk, dla innych orchidea, choć tak właściwie to jedno i to samo. Orchidee są bardzo popularne i to od wielu, wielu lat, zwłaszcza falenopsisy, których tutaj głównie mamy w tym roku egzemplarzy różnych odmian. Część właśnie też jest poopisywana, więc można zobaczyć sobie, jakie są to odmiany. W Sosnowieckim Egzotarium rozpoczęły się trzydniowe dni orchidei roślin egzotycznych. Wielu roślinom towarzyszą wystawione obok suknie, zaprojektowane przez uczniów jednego z sosnowieckich techników. Bardzo lubię kwiaty, także dla mnie to jest bardzo wielka przyjemność tutaj przebywać. No jestem już któryś raz z kolei, także no cieszę się, że wróciła ten pokaz tych orchidei do Sosnowca, do Egzotarium. Samemu trudno wyhodować takie okazy, a tutaj przynajmniej można sobie na nie popatrzeć. Jeśli chodzi o talenty ogrodnicze, to jestem kompletna noga. Cokolwiek w domu próbuję wyhodować, to zdycha. Dlatego przyjeżdżam do takich obiektów jak tutaj po to po prostu, żeby sobie popatrzeć, żeby oczy nasycić tym widokiem. Jak się okazuje, to nie tylko kwestia nawożenia, podlewania i nasłonecznienia. Czasami trzeba pokarcić, pokrzyczeć i wtedy roślina się zabiera za siebie i jednak rośnie. Także nie tylko sama woda, odżywka, temperatura i światło, ale trzeba powiedzieć rośnij, rośnij, rośnij i wtedy rośnie. Tak, że potem można je zaprezentować na wystawie.